Naliczyliśmy już wszystkie pieniądze i jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z naszych darczyńców, jak i z Państwa ofiarności. Odwiedzili nas Państwo, wykupili Państwo wszystko, co mieliśmy przygotowane w sklepiku. Wspaniale uczestniczyli Państwo w licytacji, więc ponad 28 tysięcy zebraliśmy na tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sztutowie. To jest rekord i to jest kwota, która bardzo, bardzo nas cieszy, tym bardziej, że cały finał odbywał się w bardzo trudnym czasie, w okresie pandemii, no i nie był to dla nas łatwy finał. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, co Państwo zrobili, za to, że przyszli, nas odwiedzili, wrzucali do naszych wolontariuszy. Gorąco dziękujemy za wytrwałość podczas licytacji. Nie przypuszczaliśmy, że Państwo wytrwają tak długo przed komputerami i że atmosfera po drugiej stronie telefonów będzie tak gorąca. Okazało się, że licytowali Państwo w rodzinach i babcie, i tatusiowie z różnych stron Polski, bo telefony były i tutaj z Polski, ale również za pośrednictwem rodziny z zagranicy. Najdroższą rzeczą, która została wylicytowana, to jest 1630 zł i to jest 5-dniowy pobyt w Atenach. Potem miś, duży biały miś za 1200 zł, piłka Lechii Gdańsk z podpisami zawodników za 550 zł. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się gadżety WOŚP-u, kominy, które od 400 zł w górę szły, ale również breloczki, ale również magnesy. Właściwie wszystko, co w tym roku przysłał nam WOŚP, zostało zlicytowane po bardzo dobrych cenach i z samych przedmiotów WOŚP-owych mamy ponad 5 tysięcy. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Dziękujemy mediom, które były z nami. Jeszcze raz chciałabym podziękować panu Marcinowi Wolskiemu, który się zaangażował i pomógł nam zrobić licytację online. Dziękuję wszystkim darczyńcom i moim pracownikom, ponieważ w finał byli zaangażowane osoby dorosłe. Poprosiłam małżeństwami i takimi osobami, które są ze sobą blisko, bo musieliśmy to zrobić w ścisłym reżimie sanitarnym, ale jak Państwo wiedzą, nasi pracownicy dali sobie doskonale radę i przyjaciele szkoły, tacy jak pan wójt wraz z małżonką, również doskonale dali radę. Serdecznie dziękuję za pomoc, wszystkiego dobrego. Kończymy z 28 tysiącami na koncie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i mam nadzieję do zobaczenia za rok.